orędzie. Panie i panowie, już za 4 lata ONZ ogłosiło Międzynarodowy Rok Łososia. Na całym obszarze Bałtyku mamy naszego polskiego, piastowskiego łososia, którego musimy chronić. Myślę, że już warto dzisiaj rozważyć, w jaki sposób Polska przygotowuje się na to ważne, historyczne wydarzenie. Dużo żeśmy już zrobili. Przekopaliśmy kanał przez Mierzeję, ale tak żeśmy go zbudowali, aby nie było drogi podjazdowej morskiej od Elbląga i kanał jest pust. Łosoś bałtycki szczęśliwy. Nie ma zatruć. Przygotowujemy się do tego ważnego wydarzenia. Nie zbudowaliśmy też portu centralnego lotniczego, który mógłby zakłócić w różny sposób życie polskiego bałtyckiego łososia. Samoloty latające w tej i we w te z tego portu mogłyby bowiem zatruć powietrze nad Bałtykiem. A nie zatrują, bo pan Horała przypilnował, że nadal piękna polska łąka, upstrzona czerwcowymi kwiatami, buja się pod wpływem powiewu wiatru. Czyli zrobiliśmy krok w stronę tego roku łososia ogłoszonego przez ONZ. Nie mamy też wyziewów z elektrowni w Ostrołęka, bo żeśmy ją zbudowali, ale potem ze względu na ten rok łososia zburzyli. Łosoś nie wpływał do Odry, to żeśmy ją zatruli. Co będzie tam łosoś? Łososiowi nam przeszkadzała. Łosoś bałtycki niech sobie żyje w spokoju. I to orędzie na tym kończę. Licząc na pełną współpracę wszystkich sił politycznych w celu uratowania bałtyckiego łososia. Proszę Państwa, jak się wsłuchało w orędzie pana prezydenta, to miało się wrażenie podobnej groteski. Panie prezydencie, rok 2025 najpóźniej, lekko licząc, zakończy pańską kadencję. Za kilka miesięcy powstanie rząd, który nie będzie chciał mieć z panem nic wspólnego. To dlaczego pan dzisiaj zajmuje się tematem, który będzie może ważny za 2 lata? Niech pan to zostawi Tuskowi, Sikorskiemu, innym. Oni z pewnością wykorzystają prezydencję Unii. Pan natomiast niech się zajmie tym, co dzisiaj było ważne. Wszyscy oczekiwaliśmy na pańskie słowa przeprosin za to, co pan zrobił, ułaskawiając osoby, które nie były prawomocnie skazane. Ja przypomnę państwu, bo uczestniczyłem w tych wydarzeniach sprzed lat, które zaczęły sprawę Mariusza Wąsika, Mariusza Kamińskiego i pana Wąsika. Czyli wydarzeń afery gruntowej. Ta afera polegała na tym, że PiS po innej aferze, aferze z taśmami Beger, postanowił zemścić się na Leperze. Afera Beger polegała na tym, że jak Kaczyński wyrzucił Lepera z rządu, to próbował korumpować posłów samoobrony.
jedna z posłanek Samoobrony, pani Renata Beger, nagrała pana Adama Lipińskiego, jak korumpował ją w celu przekonania do przyjścia do klubu PiS. To były takie rzeczy korupcyjne, bym powiedział, na dzisiejsze standardy PiS-u, zupełnie niewinne, jak zatrudnianie jakichś tam pociotków w różnych spółkach. W każdym razie afera gruntowa zaczęła się właśnie od afery Begerowej, bo za moment w wyniku afery Begerowej spadło poparcie dla PiS-u i PiS musiał przyjąć z powrotem Lepera do rządu, który przez parę tygodni był out, a po tym okresie Kaczyński bardzo nienawidził Lepera, że upokorzył Lipińskiego i upokorzył cały PiS. I w rewanżu zrobił mu tę sprawę gruntową, która to polegała na tym, że CBA prowokowało znajomych współpracowników Lepera, aby zdecydowali się na korupcję. I zdaje się, dwóch skusiło się. Z tym, że robiło to wbrew ustawie, dlatego że ustawa nakładała możliwość prowokacji, jeżeli były uprzednie informacje o tym, że w danym urzędzie dzieją się jakieś rzeczy korupcyjne. Państwo generalnie nie może prowokować obywatela do przestępstwa, nie może go podżegać do przestępstwa. Można to robić tylko wtedy, kiedy ma się wcześniej wiarygodne informacje, że do takiego przestępstwa dochodziło. A w tym przypadku była to decyzja polityczna. I za to zostali skazani Mariusz Kamiński i pan Wąsik i za to zostali skazani na 3 lata. I ta afera też zakończyła rząd, w którym uczestniczyłem. Ja sprzeciwiłem się wówczas tej praktyce CBA. Bardzo ostro zaatakowałem Mariusza Kamińskiego i z tego powodu odszedłem z rządu. Później już zaczęły się kolejne walki, te moje wystąpienie w sprawie Kurskiego. To wszystko jakby rozwaliło koalicję rządową. No a po latach pan Kamiński został skazany z Wąsikiem i z innymi. Po latach prezydent go ułaskawił, a dzisiaj sprawa zaczęła się na nowo. A pan, panie prezydencie, ten dzień też powinien sobie zapisać w kalendarzu, albowiem Sąd Najwyższy potwierdził, że pan złamał prawo, że pan w sposób przestępczy ułaskawił kolegów bez podstawy prawnej. Kategoria prawna takiego czynu to jest artykuł 231, paragraf 2 kodeksu karnego. Przekroczenie uprawnień, swobód osobistych, pewnie pod sprawstwem kierowniczym kogoś innego, pan wie kogo, ja też. I za to grozi do 10 lat pozbawienia wolności, więc pewnie będzie pan ten rok i ten dzień pamiętał, chociażby z przyszłego aktu oskarżenia, z tego powodu, że jest oczywiste, że za ułaskawienie będzie pan ponosił odpowiedzialność karną. Tak więc oczekiwaliśmy słów odnośnie tego faktu, a nie odnośnie tego, że za 2 lata będzie prezydencja Polska w Unii Europejskiej. Jeżeli PiS by wygrał wybory na jesieni, to nie będziemy mieli żadnej prezydencji, bo w ogóle w Unii nie będziemy. Na szczęście dzisiejszy dzień jest o tyle szczęśliwy, że 2 dni po marszu mamy informację bardzo dobrą, mianowicie PiS stracił funkcję lidera w sondażach, wygrywa Koalicja Obywatelska, opozycja bierze większość mandatów i to jest bardzo, ale to bardzo dobra wiadomość dla Polski. Dziękuję.